Cześć, ze strony Mateusz, ze mną jest? Jana. A prywatnie? Asia. Dobra, pierwsze co mi wpadło w oczy to twoje oczy. Co to za ciekawe soczewki? Ciężko było złapać? Nie, nawet nie. Gorzej później z noszeniem takich soczewek. Nosisz normalnie co dzień soczewki, czy po prostu ćwiczyłaś zakładanie? Znaczy, kiedyś nosiłam, ale chodzi o to, że te zawężają pole widzenia i widzę połowę mniej. Ojejku, to się pewnie ciężko chodzi. No. Opowiedz mi o samym cosplayu, no może najpierw broń, a reszta... Jak, bo robiłaś sama broń, tak? Nie, broń głównie tata mi zrobił. I z czego to się składa? Mówiłaś, że ciężkie? Ze styroduru głównie. W środku jest kij drewniany, dlatego jest taka ciężka. I po prostu malowanie, tak? Tak, tak. A reszta stroju? Z pianki Ewa. Jak zwykle, każdy cosplayer kocha piankę Ewa. Włosy też stylizowane, czy jakaś peruka, bo też uszy widzę? Peruka, peruka i uszy oczywiście. Uszy jak robione? Kupione. Kupione, co przyznam, kupione. Dobra, jakieś plany na ten rok? Jakieś cele, które byś chciała osiągnąć? Chciałabym, wiesz, wygrać jakiś konkurs wreszcie. Bierzesz udział w konkursie na tych targach? Tak, ten poboczny z Benku. Teraz powinny być nawet eliminacje. Dobrze, jaki jest twój największy sukces podczas twojej całej kariery cosplayu? No jeszcze niestety nie osiągnęłam żadnego sukcesu. Jedny sukces no to jest dobrze wykonany strój, w którym da się chodzić, wytrzyma i podoba się innym. Masz jakieś inne stroje? Tak, mam Timo i Princess Peach z Mario. I analityczne pytanie do poprzedniego, jaki jest twój największy fail w ciągu całej kariery cosplayu? Coś, co ci najbardziej nie wyszło, bo czego się wstydzisz? Jak się wstydzę, to trudno mówić. Nie, przyznam się, dobra. Poprzedni strój Jany miałam z innym pasem i co chwilę mi spadał i lądowałam w majtkach na środku sceny na przykład. No to chyba inni się cieszyli. No inni, ale nie ja. Dobra, kolejne pytanie. Znalazła się na Pegina. I on dzisiaj wyskakuje, oferuje ci trzy życzenia. Oczywiście nie możesz sobie życzyć dżinów, lamp, ani życzeń. Co to by było za trzy życzenia? Chciałabym trochę lepiej grać w LoL'a, jeśli jesteśmy w tym temacie. Na innych liniach niż support, to też by się przydało trochę umiejętności. Nie będę mówić o pokoju na świecie, ale chciałabym świnkę morską mieć, bardzo. I jeszcze trzecie pytanie? Czy trzecie? Kurczę. Nie wiem. Może coś tak prywatnie, bardziej egoistycznie? Nie wiem. Nie, prywatnie chyba nie. Możesz sobie czegokolwiek chcesz zażyczyć. Wszystkich skórek w lodu. Wszystkich skórek? Nie, nie są mi potrzebne skórki. Umiejętności mi wystarczą. Skórki plus 50 do damage'a. Lepszy komputer by mi się przydał. Dobrze, także dzięki za wywiad i życzę powodzenia w konkursie. Dobrze mówię. W konkursie, tak. Na razie.